DJK i witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani, dzisiejszy odcinek będzie bardzo ekscytujący, ponieważ dzisiaj w trybie Boss Fight postaramy się pokonać aż dwa poziomy, których do tej pory nie udało mi się jeszcze przejść. A będzie mi w tym pomagał Panda oraz Farel, także bardzo mocno trzymajcie za mnie kciuki oraz zostawcie oczywiście łapkę w górę. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda się nam pokonać tego wściekłego bossa. Pamiętajcie również, że jak co odcinek organizuję konkurs, w którym możecie wygrać kartę Google Play o wartości 25 zł, a jedyne co musicie zrobić, aby wygrać taką kartę, to zostawić łapeczkę w górę, subskrybować mój kanał, ponieważ lecimy po 300 tysięcy subskrypcji. No i w komentarzu napisać: biorę udział w konkursie. A teraz zapraszam Was do oglądania, ale zanim przejdziemy do odcinka, to chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o gierce, w którą ostatnio bardzo często gram. A jest to gra Decycle i możecie ją pobrać zupełnie za darmo w sklepie Epic Games Store. W grze dostępne są trzy tryby: możecie grać solo, możecie grać w parze lub w ekipie. Na mapę może maksymalnie dołączyć 20 osób. Kiedy wybierzemy sobie już tryb gry, w którym chcemy grać, to później musimy sobie wybrać jeszcze frakcję, dla której chcemy pracować. Im dłużej pracujemy dla jakiejś frakcji, tym więcej umiejętności przypisanych do danej frakcji możemy odblokować. W grze dostępne są różne archetypy postaci: prospektor, czempion, tropiciel, szefuncio, hazardzistka oraz egzobiolog, które możemy dowolnie modyfikować. Wszystkie bronie, które mamy dostępne w grze, również możemy sobie dowolnie modyfikować, tylko potrzebne oczywiście są nam do tego surowce, które zdobywamy podczas rozgrywki. Jak możemy zauważyć, do każdej frakcji przypisane są różne umiejętności oraz przedmioty. Na przykład do Królewa przypisany jest granat szokowy, który eksploduje po kilku sekundach lub w wyniku trafienia we wroga. Do Ozyrysa bombardowanie orbitalne, które powoduje duże zniszczenia na małym obszarze. A do ICA stymulant wytrzymałości, który natychmiast poprawia nasz stan zdrowia. Ja sobie teraz już wybrałam tryb solo i teraz muszę wybrać frakcję, dla której chcę pracować, aby zyskać jej przychylność, więc wybieram frakcję Ozyrys. Ok, moi drodzy, wylądowaliśmy już na planecie Fortuna 3. Teraz w lewym rogu ekranu pokazują nam się zadania, które musimy wykonać w grze. Między innymi wykonaj odwierty w poszukiwaniu minerałów. Więc udajmy się teraz, aby wykonać pierwsze zadanie. Moi drodzy, widzę, że tutaj spotkaliśmy jakiegoś gracza, więc spróbujemy się teraz z nim spaktować. Jest, zaakceptował, więc mamy sprzymierzeńca w grze. Znaleźliśmy sobie teraz złoże weltycytu, klikamy przycisk F, aby wiercić odwiert i czekamy, aż zrespią nam się moby, które musimy w międzyczasie pozabijać. Widzę, że tutaj już idzie plujka, więc szybciutko sobie je zabijamy i zbieramy z nich kredyty, za które później możemy sobie kupić lepsze broń. Nasze złoże weltycytu jest już gotowe do zebrania, więc zbieramy i mamy 150 na 250 weltycytu. Moi drodzy, uzbieraliśmy już 209 kredytów, więc wchodzimy sobie teraz w sklep i kupujemy sobie lepszą broń za 200 kredytów. Podnosimy i możemy lecieć, wykonywać dalej nasze zadania. Ok, znaleźliśmy kolejne złoże weltycytu, więc robimy dokładnie to samo co wcześniej. Okej, moby zabiliśmy i mamy kontrakt zrealizowany, więc pierwsze zadanie mamy za sobą. Okej, moi drodzy, wykonujemy kolejne zadanie z moim towarzyszem. I mamy kolejny kontrakt zrealizowany. Okej, nasz nośnik dronów przygotowuje się do startu, a my musimy dopilnować, aby bezpiecznie wystartował. Moi kochani, statek ewakuacyjny przyleci za 28 sekund, więc musimy się już zbierać. Prawie udało nam się uciec, już jesteśmy na miejscu, musimy tylko teraz wejść do statku. Tak, udało nam się uciec, moi drodzy. Udało nam się uciec z planety Fortuna 3. Udało nam się zrealizować 5 kontraktów, otrzymujemy zwykły pakiet nagród. Zdobyliśmy czysty weltecyt, kadm, nikiel, kora, drzewa, lazurowego, ruda, tytanu i wiele, wiele innych ciekawych surowców. Moim zdaniem ta gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeżeli Wy również chcecie się sprawdzić w tej grze, to link do pobrania tej gry znajdziecie oczywiście w pierwszej linijce w opisie tego filmu. Okej, moi drodzy, jest już ze mną Farel. Siemanko. Farel dzisiaj będzie grał Pam na Star Powerze. Jest też również z nami Panda, który będzie grał Bullem na Star Powerze, a ja zagram Coltem. No zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie mamy poziom ekstremalny 3, więc postaramy się go teraz przejść. Jak pewnie wiecie, tutaj będą pojawiały nam się Power Cubesy i Panda będzie je wszystkie zbierał. My nie będziemy ich zbierać. Zrobimy tak, żeby Panda po prostu miał jak najwięcej życia. Tak, gra tankiem, czyli Bullem. I to będzie najlepsze rozwiązanie. Ja się muszę trzymać z daleka od tego robota. I najlepiej, jakbyś wybijała wszystkie postacie też dodatkowo, które się pojawiają na mapie. Okej, okay, postaram się. Ja jestem osobą, aha, która leczy. Nie leczysz, to nice, to tak, nice. Tak, tak. I uważaj na jego ultimate attack. Ja idę zabić tego robocika. Znaczy, wiesz, nie musisz do niego podchodzić, on niech podejdzie bardziej do ciebie. O, jest pierwszy power cubesik. Bo one już teraz mocno tutaj biją, więc trzymaj się na dystans, tak najlepiej by było. Okej, dobra, wywalam w niego ulta. Super.
3 osoby nas oglądają, pozdrawiamy te 3 osoby. Może, bo panda się leczy, rakieta! Dobra, na szczęście udało mi się postawić rakietę, Tureta. Dobra, zabiłam tego bucika, który po mnie przyszedł. Uważaj. Za 40 sekund boss będzie zły. Więc musimy jak najszybciej obić go z HP. A on jest, im ma mniej HP, tym jest słabszy, czy nie? Tym jest mocniejszy. Aha, to najgorzej. Po prostu musimy go zabić jak najszybciej, ponieważ jeżeli mija czas, no to on się staje coraz silniejszy. Rozumiem, rozumiem. Te buciki mnie tutaj denerwują, one są tu niepotrzebne, moim właśnie zdaniem. Przeszkadzają najbardziej, a później im dłużej, tym coraz trudniejsze są te potwory i coraz mocniej biją. No właśnie. Ja rzucę tutaj gdzieś Tureta. Na tym polega to wyzwanie. Tak, za tą ściankę. Zostało mu 67%. Dobra. Boss jest zły, najgorzej. Się wkurzył delikatnie. Wkurzył się, ja tutaj zabijam bociki, ale dostałam od niego. To dawaj, dawaj, ulta od razu pakuj. Już. Tego bota. Muszę do niego podejść, żeby nie spalić. O właśnie. Oj, zabrałam cuba niechcący. No musisz uważać te cubesiki. Tam jeden nie szkodzi, ale właśnie ważne jest to, żeby on miał jak najwięcej. Uważaj, rakieta. O, nie dostałam na szczęście. Druga, uciekam. Dobra, na szczęście. Nice. Jakoś przeżyłem. Dobra, panda ma już 6 cubów. Dawaj, dawaj, te boty musimy zabić. Panda niech się tam zajmie tym robotem. 40 HP mu zostało i się tutaj jeszcze... Rzuca. Rzuca się bocik. Dobra, dobra, dobra. Trzeba troszeczkę odciągnąć. Pandzie pomóc. Dobra, mam ulta. Ultuj, pięknie. Zultowałam, nice. 45% już mu zostało. Wszystko weszło na miękko. Dawaj, uważaj, panda! Panda, żyj życiem! Bo jak padnie, to jest koniec! Dobra. Nie umieraj, nie umieraj. Dobra, tutaj te boty jeszcze trzeba pozabijać. Tak jest. Mamy leczenie jakieś. Okay. Rakieta! Nie, uważaj, panda! Panda, ulecz się trochę! Dobra, ma ulta, zaraz będzie uciekał. Ja go uleczę. Uważaj, uważaj, teraz leci. Właśnie spray dostałem. Najgorzej, padłem. Cześć, ja teraz muszę uważać na siebie, bo jak ja padnę, to idź mu tam pomóż, idź mu tam pomóż wybijać te boty. Tego z tyłu zabra, super. Ja już się respię za 10 sekund dopiero, wow! Okej, ult wleciał do... na bota. Wściekły jest! Jest już wściekły. Teraz będzie coraz szybszy i teraz będą rakiety spadały co chwilkę, co sekundę dosłownie. Dobra, bot zabity. Nie, to jeszcze nie. Dopiero na wyższym poziomie będą rakiety co sekundę. Ale teraz cały czas i tak spadają. Ała, Jezu, ja się boję, bo jest wściekły. Dobra, dobra, dobra. A! Dobra, dostał ulta, 27% mu zostało. Uciekam, 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 po 1200 bije. Uważaj, sprayuje, on teraz rozwala budynki, musisz uciekać. Uciekam, uciekam, 23%. Dobra. Musi nam się udać. Postaramy się jakoś to... O, przeżyć, przeżyć. A te boty też są coraz silniejsze, czy tak, się tak, wydaje? Tak, coraz więcej życia mają i są coraz silniejsze. Nie, ja padnę. Dobra, my tutaj jak coś czekamy. Muszę się troszeczkę uleczyć, a ten bot... Dobra, wziąłem bota na siebie. Rzucam gdzieś tutaj Tureta, muszę się uleczyć. Rakieta leci, najgorzej, od razu z mojego Turecika. Nie, padłam. Dobra, dobra, to jakoś tam przeżyj. Uważaj, przeżyj to. 11 kubów ma panda, uciekaj. Dobrze. Uciekł, dobra. Na szczęście uciekł. 17%, o, rakieta. Nie, rakieta. Kolejna. Dobra, padłem. Kurczę. Teraz jak panda dostaje 300 ryspię. HP, 300 zaraz HP, ale to... Nie. Uciekaj. Dawaj, 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 dawaj. Ja dziękuję, co on zrobił? W ostatnim momencie udało mu się... Masakra, dostanę rakietą i padnę. Nie. W ostatnim momencie udało mu się uciec. Dobra, ma 13 power cubesów. I 12%. Ja już też jestem. Rakieta! 85 tysięcy. Jest trochę wolny tym bólem, co nie? Znaczy ma tego ulta, żeby uciekać. Ale mocno bije już, wiesz? Już bardzo mocno bije, panda. O, masakra. 7% zostało. Tureta stawiam. Musi nam się udać. Stawiam Turecika. Dobrze! Na szczęście ten bot... Zrespiłam się. Dobijamy, dobijamy, dobijamy go. Uda nam się. Nie, padłem, ale spray dostałem. 10 004, 3, 2, 1. Jest! Piąteczka. Nice, ale emocje, masakra. To chyba twój najwyższy poziom, co nie? Tak. Poziom także... ekstremalny 3 zaliczony, także zostawcie za to łapeczkę w górę. I lecimy dalej. Okej, moi drodzy, lecimy teraz z wyzwaniem ekstremalny 4. Taktyka jest taka sama jak wcześniej. Nie dajemy się zabić, panda zbiera cuby. A Farel leczy. A Farel leczy, trzymamy się tak w miarę daleko, ale próbujemy teraz jak najmocniej obić bossa, żeby teraz, póki on jest jeszcze słaby, żeby stracił jak najwięcej życia. Dokładnie, więc zajmujemy się też kolcikami. Okej, okay, pięknie. Dobra. Okay. Tak myślę, do 70% powinniśmy go obić jeszcze w ciągu tej minuty.
To było super. Byłoby dobrze, leci rakieta, ale no, musimy teraz uważać tymi rakietkami, uciekać. Okay. Dobra. Ja troszeczkę chciałam uleczyć. Tutaj mój ciurecik stoi jak coś. Zapraszam do źródełka. Okej, okay, te bociki trzeba likwidować szybciutko. O, dobra, wbiłam w niego całego swojego ulta. Ała, 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 ała. Uważaj, uważaj, uważaj. Tak, cofamy się. Ja chcę żyć, ja chcę rakieta żyć. Kolejna. Na razie nie rzucam tureta. Uważaj, bo bocik na dole. Dobra, dojedziesz go? Tak, dałam radę. Dobra, uleczyłam się. Dobra, cały ult kolejny wjechał. Kolejny ult wjechał. Ło, ale ominęłam te strzały. 13 sekund, 10. Tutaj leci, leży power cubesik panda. Dawaj, bo ja go niechcący zaraz podniosę. Zjem. Kolejny spadł, dobra. Ten bot gubi te power cubesy tak naprawdę. Jest zły, 68%, no dobrze. Tutaj bociki mnie ganiają. Dobra, okay. dawaj, musimy go bijać cały czas. Idę. Stawiam piureta, niech się nabija. Dobra, kolejny wleciał ulcik. W niego mój ult. Ała, ała, ała. Dobra, muszę sobie poradzić tutaj z bocikiem małym, okej, okay, nice. Panda uciekł, na szczęście do plus leczenia. Będzie wściekły dopiero za minutę 15, także mamy teraz sporo czasu. Dobra, dobry ulcik, uwaga, rakieta. Nie dajemy się zabić, nie dajemy się zabić. To jest nasz motyw przewodni tutaj. No, nie możemy tutaj się włożyć, bo później już jest... Już nie obijamy bota. Nie wiadomo, zaraz on jak wpadnie w tą furię, wściekłość, no to już jest źle. No, już jest niedobrze. Mamy 56%. Zblokowałem jego atak. Dobra, dostał swoim ulta ode mnie. Dobra. Panda coraz mocniej bije, już ma 50% HP, więc panda spoko sobie radzi. Okej, okay, ja muszę bota tutaj zabić małego, bo będzie mnie popchaczał od tyłu. Dobra. Dobra, nice. Panda, zbieraj cubesika 10. I tu już mamy, wam powiem, całkiem ciekawe. Już całkiem mocno panda bije, o, w ten sposób. Wow! A! Dobra, nice. Się. Ała. O nie, on mnie goni, dostanę rakietą. Zginę! Zginęłam niestety. Uciekaj. 40% bossowi zostało życia. Ja wrócę dopiero za 13 sekund. No ja cały czas się leczę. Żyj. Żyję. Nie daj się zabić, uważaj, bo ci za tobą łazi. Tu musiałem niestety... O kurczę, wściekły jest. Niestety musiałem poświęcić mojego tiurecika na to. O nie, teraz rakiety się sypały co chwilę. Rakietą, no. Pomóż, dobra. Kolta dawaj, hop. Dobra, okay, nice. 33%, nie jest źle. Mamy bardzo mało życia. Power Cubes, nie wiem czy go podnosić, czy na pandę poczekać. Boss wpadnie w furię za minutę 20, dobra. To musimy właśnie go pokonać w tym czasie. Musimy go w tym czasie pokonać. Podpalaj. Odpaliłam. Uważaj. Dobra, uciekłem. Nie no, znowu mojego tureta zazwyczaj leci rakieta, najgorzej. No nie, skopusował się. Najgorzej. Nie, ja nie chcę, chcę żyć, zostaw mnie. Dobra, udało mi się. Nie przejechał cię? Ała. Nie, ale dostałam teraz rakietą, nie udało mi się uciec. No, te rakiety coraz szybsze są. Dobra, 14 sekund, wytrzymajcie. Po 3000 bije ta rakieta, to jest nie fair. 14 power cubesów już ma panda. Panda tutaj... Kieruje gierkę. Dokładnie, tylko że... Idzie mu coraz gorzej, nie, jak nie, pada. Spokojnie, już się respisz, JJ. Wybij te boty wybij mu. Staram się. Dobra, ja już też się respię i wjeżdżam całą serię w niego. Dobra, ja teraz ulta bym w niego ładowała. Ładuj, teraz on stoi, czeka. Nice. Padłem, kiedy? Nie padaj. Nie no, 14%, nie widziałem nawet kiedy on mnie zabił, serio. Dobra, ja go jak najszło. O nie, teraz zginę, nie mam szans. Akurat użył szarży w twoim kierunku? No tak, zostało mu 12%, musi nam się udać. Tylko, że on wpada w tym momencie o w nie. furię. I jest, teraz się zaczyna zadymka, serio. Teraz dobra. Jest rakieta co chwilę. 6 sekund. Zobacz, co się dzieje z rakietami. Rakiety spadają co sekundę. 10% życia zostało. Ja to padam. To jest bardzo mało. Panda dawaj, mnie... dawaj, od razu całą serię. Ała, boty. Dobra, wracam, okay. Tutaj padła. 7%, boże, jak to powoli idzie. No, on ma ile tysięcy, nie widziałem. 54 tysiące jeszcze życia. Dobra, te bociki tutaj wybiję, postaram się przynajmniej. Panda, nie, jak panda padnie, to już będzie masakra. No to już ponad 3% jest. Życia mu zostało, dawaj, Farel. Jadę z nim, padłem. Nie!
3%, no nie wierzę. No. Dawaj ulta w niego od razu ładuj, jak masz. Nie mam. Padłam znowu. Dobra, na szczęście panda ucieka tym Boże, bólem. Boże, jakie to jest ciężkie. Ja nie wiedziałam, że to jest aż takie ciężkie. Dawaj panda. Po ile panda bije? Po 5000 chyba jakoś. Dobra. Dasz radę. Jest. Jest, udało no się. I na szczęście udało się to wygrać. Masakra, co za emocje. Zostawcie łapkę w górę. Ekipa na medal. Okej, moi drodzy, więc to by było na tyle z tego odcinka. Jak sami widzieliście, udało nam się aż 2 razy pokonać bossa. Teamem z Pambulem oraz Coltem. Jeżeli chcecie, abym nagrała odcinek, jak pokonuję bossa na wyższym poziomie, to oczywiście pod tym filmem zostawcie tak 10 tysięcy łapek w górę, a ten odcinek na pewno się pojawi. No i oczywiście w komentarzach piszcie, czy macie jakieś sprawdzone teamy na pokonanie bossa na właśnie wyższym poziomie. A teraz już się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!